Siedzieliśmy jednego wieczora z księdzem Stanisławem i mówię mu: Stasiu, jaki chcesz, aby był pogrzeb? A on mówi: przede wszystkim prosty. Bez jakichś przemów, bez wielkiego epatowania się, czegoś takiego. Niech będzie prosto, ale wiesz, mam jeden problem. Jaki masz problem? W testamencie mam napisane, że chcę być pochowany w Jabłonkowie. A ja teraz myślę, co jest mi bliższe. Czy Karwina, czy Jabłonków? I tak debatowaliśmy, i tak rozmawialiśmy. I Stasiu mówi: wiesz, po tych 57 latach to chyba faktycznie Karwina jest bliższa. Dlatego pochowajcie mnie w Karwinie. Tak się to złożyło. Znaliśmy wszyscy księdza Stasia, znaliśmy jego oddaność, jego pokorę, jego cichość, ale znaliśmy także go z tej strony, że czasem miał fajne hasła. Takie bardzo, bardzo ciekawe hasła i wspomnę tutaj na jedno, które doskonale pasuje do sytuacji, którą przeżywamy. Kiedyś wieczorem szliśmy na bowling. Umówiliśmy się o 7 wieczorem przy drzwiach wejściowych do plebanii. Dawid, Adam, wszyscy już byliśmy na dole, a Stasia nigdzie. 7:05, mamy na plebanii taki dzwonek do zwoływania się nawzajem. Dzwonimy raz, dzwonimy drugi raz, zero reakcji. Po kwadransie idę do niego na górę. Stasio siedzi przy stole, zaczytany do Pisma Świętego. Mówię mu: Stasio, wiemy. No ja na was czekam. No, ale my na ciebie na dole czekamy. A ja na was czekam na górze. I faktycznie stało się, że Stasio już na nas czeka na górze. Stało się, że Stasio już na nas czeka na górze. I wiecie, kiedy ostatni raz z nim rozmawiałem przed naszym wyjazdem na pielgrzymkę do Grecji, mówię mu: Stasiu, obiecaj mi jedną rzecz, że aż tam będziesz na górze, to pomożesz mi tady z parafią. Obiecam, że tak, że będzie się za nas cały czas modlił i że będzie nas wspomagał w tym naszym byciu, w naszej wspólnocie parafialnej. A kiedy była jasna diagnoza, i to też oddaje charakter księdza Stasia, jego zaufanie, i przyszliśmy, wiedząc, że już jest po kolokwium onkologicznym, przyszliśmy do jego pokoju, do szpitala. Pytam się go: jak, Stasiu? A Stasiu patrzył się i mówi: wiesz, po ludzku ciężko, ale po Bożemu to zobaczymy. Także niech to tak w nas pracuje, że ilekroć jest w nas ciężko, ilekroć jest coś trudnego, niech nam brzmią te słowa: po ludzku ciężko, a po Bożemu zobaczymy. Dziękuję, że przyszliście. Dziękuję, że jesteście. Każdemu serdeczne.